Ja przyglądałem się w ciągu ostatnich 2 lat ze względu chociażby na moje własne sprawy zainteresowania, jak wyglądały w okresie rządów najpierw Marcinkiewicza, ale później zwłaszcza rządu premiera Kaczyńskiego, problemy polskich stoczni, przemysłu stoczniowego, no bo wtedy się, tak powiem, już był zasadniczy spór z Komisją Europejską co do przyszłości tego. No, po polskiej, zapewniam Państwa, była, po naszej stronie była bardzo stanowcza postawa obrony, no ale okazało się, żeśmy nie znaleźli dostatecznie trwałej podstawy, żeby, że tak powiem, uniemożliwić na przyszłość likwidację tej gałęzi przemysłu. Na tyle były te środki stosowane konsekwentnie, że przemysł stoczniowy, mimo wszelkich prób idących w tym kierunku z Brukseli, z zewnątrz, przez te 2 lata się jednak utrzymał. No. Niestety nie stworzono równocześnie warunków, które by pozwoliły, że tak powiem, trwale zapobiec możliwości likwidacji. Natomiast ta likwidacja nastąpiła w sytuacji, w której, proszę Państwa, no nie ma żadnego usprawiedliwienia zgody aktualnego rządu na to, bo tego samego niemal dnia pani komisarz, która ośmielała się powiedzieć, że ona tutaj nie zgadza się na jakiekolwiek pomoc nową, jeszcze w jakiejkolwiek formule, dalszą pomoc publiczną dla stoczni, co było warunkiem możliwości ich przetrwania przy przekształceniu własnościowym. Równocześnie bez mrugnięcia, nawet nie to, że mrugnięcia okiem, ale nie, udając, że nie zauważa, nie odniosła się do decyzji rządu niemieckiego, który w tym samym czasie uruchomił kredyty sięgające setek miliardów euro, które szły na różne gałęzie niemieckiego przemysłu, w tym, jak się zdaje, także na przemysł, na niemiecki przemysł stoczniowy, więc no, tu już, że tak powiem, tego bardziej wyraźnie, że tak powiem, zrobić nie można. Jest niewątpliwe i to jest, proszę Państwa, pewna konsekwencja, konsekwentnie prowadzona polityka, w moim przekonaniu, jej elementy, tak powiem, kierunkowe zostały sformułowane w latach 70. ekspansji niemieckiego kapitału na teren polskiej gospodarki. To się zaczęło w okresie Gierkowskim. To zaczęło się polityką kredytową, kiedy znaczna część tych kredytów była udzielana przez niemieckie banki albo z niemieckimi poręczeniami. I to zostało potraktowane jako sposób wejścia na polski obszar gospodarczy i konsekwentne przygotowywanie sobie terenu do opanowania, zdominowania polskiej gospodarki. Trwało to bardzo konsekwentnie prowadzone także przez lata 80., 90. Jest element, że tak powiem, likwidacji polskiego przemysłu stoczniowego. To jest jeden z ważnych strategicznych elementów tego planu. Polskie stocznie, gdyby przetrwały, automatycznie decydowały o tym, że niemieckie stocznie musiały być zamknięte. A w Europie dla jednych i drugich wspólnie miejsca nie ma. Albo, albo. Walka o likwidację polskich stoczni, które miały wszystkie szanse, żeby tą rywalizację wygrać, ponieważ były w momencie wyjścia, czyli na początku lat 90. nowocześniejsze, dysponowały lepszą kadrą i konstrukcyjną, i pracowniczą. Poziom, że tak powiem, i koszta pracy były nieporównanie niższe niż w niemieckich stoczniach. I gdyby ktoś, że tak powiem, z zewnątrz dostał do ręki te dane, to powiedzieć, będą powiedzieć, zamknijcie tych miast, nie macie żadnych szans. Trwało 20 lat, ale okazało się, że w tych najtrudniejszych warunkach oni dali na swoje. I to jest, że nauka to wyciąga. Raz i w tym dzień jeszcze ta katastrofa się nie stała. Proszę Państwa, ja powiem tak, no. Oczywiście można powiedzieć, że tutaj jest cały szereg elementów, które można by kwalifikować jako działanie ze strony polskich, że tak powiem, urzędników na szkodę polskiego państwa. Ja się zastanawiam, jak dalece, gdzie są te
ten element, że tak powiem, świadomości występuje, on może występować, ja nie przeczę, bardzo możliwe. Ale ja podejrzewam, że jednak w większości wypadków mamy po prostu do czynienia z taką najbardziej, tak powiem, najgorszą formą pewnego konformizmu, który powoduje, że ludzie właściwie uważają, że po co się narażać, że to jest przecież i tak taki trend ogólnoeuropejski. My w tej Europie i tak dostajemy przez aż tyle, prawda, korzyści. No więc jak oni czegoś żądają, tak to właściwie to per saldo się opłaci, no oddamy im te stocznie, ale nam za to zafundują autostrady, sfinansują ścieki w miastach, nie wiem co jeszcze, no, latarnie, prawda, nowoczesne. Spalarnie. Może spalarnie, właśnie. Otóż to jest, że tak powiem, powstaje pewna jakby zakorzenia się pewna mentalność świadomości społecznej, która jest niesłychanie groźna i która jest najgroźniejsza. Bo ci, którzy są przekupieni albo ci, którzy są podstawieni, to występuje zawsze, to w każdym układzie mamy z czymś takim do czynienia, z tym się walczy innymi środkami. Ale jak mamy do czynienia z takim porażeniem psychicznym, które występuje jako zjawisko już w skali społecznej, to jest najgroźniejsze i z tym przede wszystkim my się musimy zmierzyć i wygrać walkę w tej kwestii.